12 fundamentalnych czasów w języku angielskim, dzięki którym będziesz poruszać się w tym języku swobodnie. Krzysztof Sarnecki, Quest for English. Celem dzisiejszego filmu jest nauka i wchłonięcie, poczucie 12 czasów w języku angielskim, ale przede wszystkim tak zwanych perfektów, które w wielu szkołach tłumaczone są bardzo różnie, enigmatycznie, no i jak to mówi się kolokwialnie, miesza się wszystko. Żeby można było zrozumieć perfekty, najpierw powtórzę czym jest Sixpack. Proszę tu o cierpliwość osoby, które już Sixpacka znają. Na tym kanale Sixpack po pojawił się wielokrotnie. Natomiast dzięki tej prezentacji perfekty poukładają się bez żadnego problemu. A więc kilkanaście minut i temat posprzątany. Nigdy na tym kanale perfekty nie były wytłumaczone całościowo w konfiguracji tak zwanego 12PK. W odniesieniu się do 6PK zaraz to pokażę. A więc jedziemy z tym koksem. 6 -pack. Jeżeli poruszamy się w jakimkolwiek języku, w jakiejkolwiek komunikacji, mamy teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Jeżeli mówimy o teraźniejszości, weźmiemy sobie czasownik malować, paint, ale jakikolwiek czasownik by tu pasował. I oczywiście zakładam, że każdy z zna zaimek I. You, he, she, it, i tak dalej. Będziemy używać na początku zaimka I po to, żeby uwspólnić wszystko i żeby była ogromna przejrzystość całości. A więc jeżeli ja chcę powiedzieć, ja maluję, jestem niejako w środkowej rubryce, powiem I paint. Żeby można było zbudować przeszłość albo przyszłość, wystarczy, że przeniosę się do sąsiedniej rubryczki i powiem I paint. Będąc w tej rubryce widzisz, o czym mówię pomalowałem, namalowałem, malowałem i tak dalej. Jeżeli bym się przeniósł do rubryczki po tej stronie, a ona oznacza przyszłość, no, wskazywałaby na to, że mówię, ja to zrobię. Czyli I paint, gdybym powiedział, w tej rubryczce będziesz to rozumieć. Oczywiście w rzeczywistości nie skaczemy z rubryczki do rubryczki, tylko mamy pewne oznaczenie, które nam mówi, że mówimy o przeszłości lub przyszłości lub teraźniejszości. W teraźniejszości po prostu nie mamy oznaczenia i to jest teraźniejszość. Natomiast w przeszłości dodajemy tak zwanego Edka, a w przyszłości Willego. A więc Ed Sheeran i Will Smith. Jak to Wiktoria uh, tłumaczy w całym programie dla dzieci z -y Jeżeli dodam Edka, to powiem I Painted. Jeżeli dodam Willego, to powiem I Will Paint. Dlaczego Edek jest na końcu, a Will jest przed? No, na końcu, dlatego że mówimy o przeszłości, więc jest po. Jedka dodajemy po, a przyszłość, ulego dodajemy przed, bo jesteśmy przecież przed przyszłością. I wtedy będzie i will paint. Temat posprzątany, mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W języku angielskim jest jeszcze uproszczona pewna kwestia. Wydaje się pogmatwana, bo w języku polskim, mówi, kiedy mówimy ja maluję, to nie wiadomo, czy mówię ja maluję, bo jestem malarzem każdego dnia, czy ja maluję w tym momencie, prawda? Muszę dodać teraz, codziennie, bo jestem malarzem i tak dalej. W języku angielskim jest uproszczone, ponieważ pokazana jest tak zwana ciągłość w innej konstrukcji, konstrukcji czasowej. Ta ciągłość to jest ten słynny czas, Present Continuous, a Past Continuous a i y, y, Future Continuous. I teraz uwaga, jeżeli chcemy zbudować ciągłość, czyli chcemy powiedzieć, Ja maluję w tym momencie, no to jak sobie zrobimy te rubryczki niższe i one będą oznaczały, że tam mówimy o tym, że coś się ciągnie, no to wystarczy, że przykucnę i powiem I Paint. I wtedy wiemy o tym, że mówię o teraźniejszości, ale w tym momencie. Tak samo, gdybym przeszedł na ugiętych kolanach do przeszłości, bym powiedział I paint, to wszyscy by rozumieli, że ja malowałem wczoraj na przykład cały dzień. Tutaj przechodzę z powrotem, ja maluję w tym momencie, bo to się ciągnie, prawda? No a w przyszłości będę chciał podkreślić, przejdę do tej ruryczki i powiem, będę malował, będę malowała cały dzień. I tutaj jest ta ciągłość. Jak tę ciągłość zaznaczamy? O ile tutaj u góry mieliśmy Etka i Willego, o tyle przeciągłości używamy najprostszej metody do tego, żeby coś przeciągnąć z miejsca na miejsce, żeby pokazać tą ciągłość. Dodajemy kółeczka. W układzie dwuwymiarowym wystarczą dwa a, y, y, kółeczka, dlatego zrobimy bardzo prostą rzecz. I, kółeczko, paint, kółeczko. Co to oznacza? Cały czas zauważcie, jest I paint. Oznacza to, że ja teraz podkreślam, się ciągnie. To jest powiedzenie teraz, w tym momencie. No to jak jest I, kółeczko, paint, kółeczko, to mówimy, ciągnie się w tym momencie, czyli I paint. A w rozumieniu mówię to w tym momencie i opisuję to, co robię w tym momencie. Jeżeli ja bym chciał powiedzieć, że ja w przeszłości to robiłem, to też powiem: I kółeczko, paint kółeczko, prawda? Tylko jestem w tej rubryczce i to samo w przyszłości. Ale oczywiście też nie będziemy się przenosić mówiąc do rubryczek, więc trzeba to jakoś zaznaczyć. I te kółeczka są tak oznaczone, aby wskazać na to, czy mówię o teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości? Oczywiście, żeby to wskazać, wystarczy jednym kółeczkiem to pokazać, tym pierwszym, a to drugie zawsze jest ing. Czyli pamiętajmy, w przeszłości, teraźniejszości, w przyszłości jest kółeczko ing, to jest to drugie, a to pierwsze kółeczko będzie oznaczać no właśnie co? Czy mówię o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości? No i teraz, jak to w języku angielskim zaznaczono? Bardzo prosty sposób. Otóż skonstruowano Jeden, jedyny czasownik w języku angielskim, który się odmienia. Dlaczego on się odmienia? Po to, żeby można było nim zaznaczać wiele rzeczy, prawda? Bo wszystkie inne czasowniki się nie odmieniają. I teraz rzecz jest taka. Jeżeli się odmienia, to odmienia się w zależności od zaimka. I am, you are, he, she, e, e, is i tak dalej, prawda? We are, you are, they are i tak dalej. W przeszłości będzie was-were, a w przyszłości czasownik być nie ma odmiany, więc co robimy, żeby mówić o przyszłości? Dodajemy willego, tego z góry, tak? I dodajemy do, jak czasownik być w przyszłości, czasownik być jest to be, no to dodajemy will be i to oznacza przyszłość. Czyli pierwsze kółeczko będzie will be, a drugie zawsze jest ingiem. No i w ten oto sposób popatrzcie się... Co uczynimy. Ale zanim dokończę tę ciągłość, to popatrzcie się na jedną rzecz. Chcielibyście mieć taką tabelę, żeby sobie wpisywać, rozgrywać, mieć przykłady, żeby sobie na przykład wydrukować albo przerzucić na komputer i zacząć sobie żonglować różnymi czasownikami i to przestawiać, wpisywać w kółeczka yy, odmianę IMUR i tak dalej. Is. Jeżeli chcecie, to jest prosta kwestia. Pod tym filmem znajdziecie link. Do strony, z której możecie zupełnie bezpłatnie ściągnąć sobie te tabele do żonglerki, ale nie tylko ściągnąć także przykłady do każdego konstruktu, o którym tutaj będę mówił. I dotąd mówiłem, bo na razie tylko powtarzam sixpacka, przypominam, celem dzisiaj są przede wszystkim perfekty, czyli tak zwany 12 pack. I teraz kończąc po zaproszeniu do ściągnięcia bezpłatnych zupełnie materiałów, mamy następującą rzecz. Pierwsze kółeczko to jest i am, bo to jest doza imka m. Gdyby było you, to by było are. Gdy było he, to by było uh, is. prawda. A drugie kółeczko ing, czyli będzie I am painting. I kółeczko, paint kółeczko. W przeszłości będzie I was painting. W przyszłości będzie I will be, pierwsze kółeczko, ing, Czyli tak naprawdę ja używam cały czas jednego słowa, paint. On nie ma żadnej odmiany. Tu dodaję etka, tu lego, tu dodaję kółeczka i temat. Posprzątany. Jak tworzyć pytania, jak tworzyć negacje w sixpacku? Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli będę pamiętać, że w rubryce I paint, można też wpisać zdanie I do paint, czyli dodać tak zwanego dółka a w przeszłości dodać I did paint, co to oznacza? I do paint oznacza to samo co I paint, tylko z takim podkreśleniem, że to naprawdę, rzeczywiście. I did paint, to jak chciał powiedzieć, ja naprawdę to pomalowałem, prawda? I teraz, jak to pamiętam, to sprawa z pytaniami i z negacjami jest bardzo prosta. Jeżeli mamy zdanie I do paint, to żeby stworzyć pytanie, obracamy pierwsze dwa słowa i mówimy do I paint. Przy dytku did I paint. W każdym konstrukcie, uwaga, w perfektach także. Żeby zadać pytanie, obracamy tylko pierwsze dwa słowa. Zawsze to samo. Na przykład w przyszłości, tej ciągnącej się są dwa kółeczka: I will be painting, mamy I will be. Pierwsze dwa słowa to jest I will, obracam. Will I be painting? Tak samo w przeszłości. Was I painting? Albo am I painting? Temat posprzątany, jeśli chodzi o pytania. Jeśli chodzi o negację, bierzemy zdanie twierdzące, czyli I do paint. I teraz co robię? Po każdym, też, zauważcie, dwa słowa za każdym razem, tak łatwo pamiętać. Po każdym drugim słowie dodaję not. W teraźniejszości. I do not paint. W przeszłości I did not paint. W przyszłości I will not paint. Zauważmy, not po drugim słowie. I to samo jest w tych ciągnących się konstruktach czyli I am not painting. I was not painting. Po drugim słowie I will not be painting. Temat posprzątany, Sixpack za nami. A teraz główny cel dzisiejszego spotkania, czyli perfekty. A jeśli perfekty, to zdajmy sobie z tego sprawę, że Sixpack opisuje życie. Na przykład czas przeszły z Edkiem to jest narracja. Przyszłość z Willem to jest powiedzenie, że coś się wydarzy. Teraźniejszość opisuje generalnie to, co się w naszym życiu dzieje. Jeśli mówimy o ciągniętych konstruktach, czyli ja, yeah, I am painting, prawda? mogę dodać now też, ale nie muszę, bo już wiadomo, o co chodzi, to tutaj też opisuje życie, bo opisuje, co się dzieje, jak w przeszłości się co się działo, lub co się będzie działo, na przykład przez 5 godzin, w czasie, kiedy ty będziesz podróżować, to ja wtedy będę na przykład na ciebie czekać i będę cały czas czekać i tak dalej. I teraz uwaga. To jest opis życia. Czemu służą perfekty? Przede wszystkim słowo perfect oznacza, present perfect, oznacza czas teraźniejszy, no właśnie jaki? No perfekcyjny, zaraz to wytłumaczę, ponieważ on perfekcyjnie opisuje sytuacje życiowe i wytłumaczę w jaki sposób. Więc to co sobie trzeba skojarzyć. A więc to nie jest utrudnienie, to jest ułatwienie. No ale zawsze pamiętamy, że nam tłumaczono, jeżeli coś się wydarzyło w przeszłości, ale ma wpływ na teraźniejszość, no to tak, wtedy używamy czasu prezent perfekt. To nie jest tłumaczenie wygodne, ono nam się miesza i tak dalej. Ale zaraz zobaczycie, jak wygląda rozumienie i odczuwanie tego czasu. Ale zanim to zrobimy, powiem o podstawowym punkcie wyjściowym. Czasy perfektywne mówią o dokonaniach w tym życiu, które opisujemy z six czyli sixpack opisuje życie a czasy perfektywne mówią o pewnych rzeczach, które no właśnie się dokonały, w związku z tym mają wpływ. I teraz popatrzmy się na bardzo prostą sprawę. Dlaczego ja na wstępie znowu opowiedziałem na, o sykspeku? Bo teraz bardzo łatwo nam będzie zrozumieć perfekty. Perfekty są zbudowane dokładnie na tym samym konstrukcie, czyli te pozostałe sześć czasów, co pierwsze sześć czasów yy, sykspeku. Yy, I uwaga, dlaczego? Bo górę mamy prostą, a dół mamy ciągnący się. I teraz popatrzmy się. Na dole będą też kółeczka. I drugie kółeczko będzie zawsze ingiem. Proste? A pierwsze kółeczko będzie mówiło o tym, czy mówimy o teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości. Proste, jak trąba zamrożonego słonia. Albo jak drut, niektórzy tak mówią. I teraz uwaga. Ale jak zbudowany jest czas present perfect, past perfect i future perfect, bardzo podobnie jak te czasy na górze? Co robimy? Mianowicie, wyobraźmy sobie następującą rzecz. Jeżeli ja powiem I paint, to znaczy ja maluję, bo jestem malarzem, prawda? Jestem w jedynce Sixpacka. A teraz popatrzcie. Jeżeli ja chcę powiedzieć, że ja mam namalowane, namalowałem i w ten sposób daję komuś znać, że możesz już przyjechać i kupić ten obraz, bo ci go namalowałem albo odebrać go. To wtedy powiem co? Mam namalowane, dokonałem jak po angielsku powiem ja mam, I have, jakie namalowane? I teraz popatrzmy się. Jaka forma czasownika, jaki konstrukt budujemy, jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie, jaki jaka, jakie. Namalowany, ugotowany, e, zamówiony, tak? zdenerwowany, jaki, jaka, jaki? Mamy trzy formy czasownika. Pierwsza paint, druga z etkiem painted i trzecia z etkiem painted. Jeżeli to jest regularny, jeżeli jest nieregularny, no to wtedy ma swoje formy. No to na, na, na przykład czasownik: a, y, y, kupować. Buy, bought, bought. Na jakie pytanie odpowiada trzecia forma czasownika? Drive, drove, driven. Ok? A jak to na jakie? Jaki, jaka, jakie? Jakie kupione? Jakie namalowane? I teraz popatrzmy się. Jeżeli ja powiem I have i teraz powiem. Paint i dodam końcówkę ed, bo to jest trzecia forma, czyli jakie, jaka, jakie. Ja mam namalowane. Kiedy ktoś do kogoś powie, słuchaj, mam namalowane, wtedy, kiedy komunikuje następującą rzecz. Na przykład dzwonisz do kogoś, to czeka na to, że mu coś namalujesz. I w pewnym dzwonić dzwonisz do niego, mówisz, mam namalowane. Ktoś co odpowie na to? Na przykład powie tak, ok, dobra, już jadę, w domyśle odebrać. Czyli popatrzcie się, Perspektywne ujęcie sytuacji. Jeżeli ja telefonuję do kogoś i mówię: I have painted your picture, tak? czyli namalowałem ten twój obrazek, który zamówiłeś, to druga strona reaguje odpowiedzią: Już jadę. Dlaczego? Bo w kontekście tej sytuacji, tak naprawdę ja telefonując mówię: przyjeść, jestem gotowy, jestem gotowy, albo ten obrazek jest do odebrania. Jaki to jest czas? Teraźniejszy jest do odebrania. Dlaczego? I teraz uwaga, bo go namalowałem. I have painted, mam go namalowanego. I have painted. Jeżeli tak jest, to zauważcie, pojawiają się dwa zdania w jednym. Jedno zdanie ukryte, bo ono mówi: Ten obrazek czeka na ciebie. Jestem, jestem gotowy do tego, żebyś przyjechał i odebrał. Czas teraźniejszy. A to główne zdanie, które wypowiadam, jedynie tłumaczy to, bo mówi I have painted, czyli pomalowałem. Inaczej, mam namalowane i już jest gotowe. I teraz patrzcie się na to, co się tutaj dzieje. Mianowicie pierwsze zdanie, przyjeżdżaj, jestem gotowy, zapraszam cię teraz, żebyś to odebrał, tak? to To jest pierwszy punkt. Taki, a w tych przerywanych liniach to kółeczko dlaczego? Dlatego, że tego nie wypowiadamy. To jest ukryte w kontekście. I teraz cofamy się i mówimy, ponieważ mam go namalowanego, bo go namalowałem. I have painted it. Okay? I have, I have painted your picture. Czyli mamy dwa punkty. Pierwszy, ten główny, jest gotowe do odebrania. OK? I teraz cofam się i mówię. I have painted your picture. I to tylko wypowiadam. Jest to tak zwany. Czas achronologiczny, bo najpierw komunikuję rzecz ukrytą z kontekstu, a później mówię z czego wynika, że tak jest. I to jest ten drugi punkt, dlatego to jest czas achronologiczny dwupunktowy. Jeżeli będziesz to tak rozumieć, to się może ci wydawać skomplikowane, ale wrzucić kilka przykładów. I pamiętaj, jak klikniesz w link, zdobędziesz formy, dzięki którym będziesz mógł, mogła sobie to podstawiać. Dlatego warto sobie ściągnąć te bezpłatne materiały, bo tam nastąpi trening. A więc. I have painted, czyli co robię? Dodaję have i etka do I paint i mam perfektywny czas. No dobra. I mamy te dwa punkty, czyli na przykład zdanie: I have bought it. I have i trzecia forma jakie, jakie, jakie? kupione. I have bought it oznacza popatrzcie, mhm. jaki jestem gigant, bo sobie dałem radę z rzeczywistością i wreszcie mam samochód. Mam samochód. Dlaczego? Kupiłem go za własne pieniędzy, prawda? To jaka jest różnica między trójką w sixpacku? I bought a car. To jest ta druga forma Buy, bot bot. Oznacza, że kupiłem opisuje życie. Na przykład 5 lat temu, ale nie wiadomo, czego dalej mam, czego nie mam, co się z nim stało, mogłem go sprzedać, zgubić, spalić, zjeść albo cokolwiek. Natomiast jak ja mówię I have bought it, I have painted it. To w tym momencie komunikuje coś w kontekście na przykład ktoś zadaje pytanie to czym jutro pojedziemy do Karola a ktoś powie i have bought a car i have bought a car co oznacza mam kupiony samochód to co naprawdę odpowiedziałem jutro jedziemy moim samochodem dlaczego bo ja go kupiłem widzicie te dwie kropeczki dwupunktowy chronologiczny wystarczy i teraz przenosimy się do przyszłości co oznacza czas perfektywny w przyszłości? Zauważcie, przyszłość to jest willy. Proste? Dodajesz Willa. No to znaczy, dodaję Willa. No to dodaję. I will have painted. I co to oznacza? O ile ja do komuś komunikuję w czasie present perfect, ja mam pomalowane, w domyśle gotowy jest do odbioru obraz, prawda? Czas teraźniejszy, zauważcie, jest gotowy do odbioru. To w przyszłości będę chciał powiedzieć. Ja będę miał pomalowany, prawda? Czyli znowu będzie to dokonane, więc muszę powiedzieć, do kiedy? By 5 pm tomorrow, ok? Albo y, o którejś tam godzinie. Ale ważne jest, że znowu są dwa punkty. Bo na przykład, ktoś mówi, kiedy a, e, mam przyjechać. A ja powiem I will have painted it by 5 pm tomorrow. To oznacza. Przyjść o piątej. Dlaczego? Bo do piątej to pomaluję. I popatrzcie się. I will, ja będę have, miał. Tłumaczenie po polsku w tym wypadku ma ogromny sens. I will have, ja będę miał i painted pomalowane. No i to wszystko. Ale trzeba dodać. Kiedy? Tak? Do jutra, do piątej, za dwa dni, za rok i tak dalej. No i to jest cały czas Future Perfect, który bardzo często straszy, bo on ma taki konstrukt I will have painted it. Ale kiedy powiążemy to z present perfect, I have painted it, I will have painted it, boom, po spontane. Czyli ja mówię tak, jest piąta godzina, to jest jeden punkt, możesz wtedy przyjechać, będzie gotowy, a przed piątą nastąpi akt pomalowania. Widzimy te dwie kropki znowu? Teraz uwaga, a co z past perfect? Dokładnie, bardzo dokładnie, dwa punkty raz. Kiedy ja będę chciał po powiedzieć, Miałem pomalowane, tak? No bo mówimy o przeszłości. Nie mam, tylko miałem. No wtedy, kiedy mam dwa punkty w przeszłości, na przykład ktoś mówi tak: Słuchaj, jak Karolina przyszła, to jaka była sytuacja? A ja wtedy mówię: I had painted it, bo zamiast have, to had, czyli miałem painted, pomalowane, before. Karolina came. A mówię oczywiście Karolina po polsku w tym wypadku. A I had painted it. Ja miałem pomalowane wcześniej, zanim przyszła Karolina też w przeszłości, ale ona później przyszła. Czyli opisujemy czasem past perfect. To się nazywa czas zaprzeszły. Dlaczego zaprzeszły? No bo mamy dwie przeszłości. Ta dalsza i ta bliższa. Ta bliższa opisywana jest trójką, etkiem. Dlatego jest came albo painted. Ok? Ale w momencie, kiedy ja chcę powiedzieć I had painted it, to ja muszę mieć jeszcze jeden punkt w przeszłości, bo ja porównuję za przeszłość z tą przeszłością wczoraj. Czyli oba punkty są umieszczone w przeszłości. Ok? A w związku z tym ktoś mówi tak: To jaka była sytuacja jak Karolina przyszła? Aha, ja mówię I had painted it before she came. Ja to miałem namalowane. Dokonałem tego, to jest dokonanie. No i to wszystko. I teraz powiemy sobie o ostatnich trzech czasach w konstrukcie perfektywnym, ty tych czasach z kółeczkami. No i oczywiście wszystko jest dokładnie tak samo, tylko że kiedy mówimy w czasie present perfect continuous, to wtedy nie opisujemy punktu, tylko pewne trwanie. I kiedy używamy czasu. Present Perfect Continuous. I jak on jest skonstruowany? Sprawa jest bardzo prosta. Mianowicie, pamiętacie, że w Sixpacku dodawaliśmy czasownik be, prawda? I am painting. Tutaj też dodajemy be, ale to są perfekty, więc w trzeciej formie, więc będzie been. Czyli znowu dokładnie to samo. I have been paint. No i drugie kółeczko to jest to. No ing. Czyli popatrzcie się, pierwsze kółeczko jest zawsze have been. ok? O, ewentualnie has been, jeżeli to jest trzecia osoba liczby e, 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 pojedynczej, he, she, it, ale powiem Wam, jak zapomnicie powiedzieć I, ha, he, have painted it, nic się nie stanie, każdy się zrozumie. I teraz uwaga, czyli I have been painting, co to oznacza? Że ja coś robiłem przez jakiś czas. Ale patrzcie się, są potrzebne dwa punkty. Przypominam, to musi być w kontekście. Jak ten kontekst tutaj jest? Jakby y, y, ważny, na ile istotny. Otóż ktoś mówi w ten sposób: Ty, a czemu ty jesteś cały pochlapany? A ty mówisz: I have been painting for five hours. Co to oznacza? No, jestem pochlapany, bo pracowałem z farbami. Tak? To, co teraz widzisz, jest efektem czego? Procesu, który trwał pięciogodzinnego malowania. Czyli jakbyśmy po polsku powiedzieli, co taki jesteś, brudny. A my kopałem w ogrodzie przez ostatnie 3 godziny. Kropka? Jest to wytłumaczenie. W związku z tym to musi być w kontekście. Gdybym ja chciał powiedzieć, że ja wczoraj kopałem w, w ogrodzie, to co zrobię? Ja po prostu powiem, że kopałem. Jak wczoraj malowałem, to powiem, że malowałem. I painted it, prawda? Natomiast jeżeli ja chcę wytłumaczyć, dlaczego jestem taki pomalowany, czyli w kontekście, to powiem. I have been painting for five hours. To wszystko. No i teraz, a co będzie z przyszłością? No dokładnie to samo. Dodam Willego, prawda? I will i co dalej? Have been. A w przeszłości dodam I had been. Czy widzimy już konstrukt gramatyczny dokładnie to samo? I drugie, a, e, e, drugi człon to końcówka ING, czyli drugie kółeczko. I teraz patrzcie się. Kiedy użyję czasu przyszłego, ciągłego, perfektywnego? No wtedy, kiedy ktoś zada pytanie następujące: e, Słuchaj, e, czy jutro o piątej pójdziesz z nami do kina? A ja wtedy będę chciał powiedzieć, wiesz co, o piątej to ja będę po. Uwaga, ciągnącym się malowaniu przez 5 godzin. Więc raczej nie, bo będę zmęczony. I wtedy powiem coś takiego: I will have been painting for five hours by the time you come. Co to znaczy? Ja będę malował przez 5 godzin, to mówię o przyszłości. I will have been painting. To się będzie ciągnęło 5 godzin. Do piątej, kiedy wy chcecie przyjść zabrać mnie, więc raczej nie pójdę. Ja nie muszę powiedzieć nie pójdę, tylko powiem, hej, no będę po pięciu godzinach i w domyśle ktoś mówi, aha, no dobra, to to, no to, to rozumiem, będziesz musiał odpocząć. Rozumiemy? A teraz to będzie w przeszłości? Kochani, no w przeszłości jest dokładnie to samo, co w czasie past perfect gdzie były dwa punkty w przeszłości. Jeden wcześniejszy, drugi troszkę późniejszy, ale oba w przeszłości. A tu, zamiast tego pierwszego punktu w tej dalszej przeszłości, będzie ciągnący się obszar, tak? Czyli na przykład, I had been painting. Ja byłem, malowałem przez pięć godzin, zanim ona przyszła. Before she came. Prawda? Co wtedy podkreślam? Że to trwało. Dlatego nie byłem w stanie z nią normalnie rozmawiać, bo byłem zmęczony. No i teraz, jak zadajemy pytania, obracamy. I have, have I. I will will, uh, will I have painted. W przeszłości I had had I. Jak budujemy negację? Popatrzcie się na ekran. Po drugim słowie dodajemy not. Poznajemy już, rozumiem, dlaczego tłumaczyłem z I have not painted it. I will not have painted it. I had not painted it. Temat posprzątany. W perfektach kluczem są formy czasownika nieregularnego trzecie. No, bo w regularnych, tak jak paint, cook, work, play, to jest zawsze Edek, prawda? Bo dwie pozostałe formy, druga i trzecia, play, played, played, to jest Edek. No i to nam pokazało w tym momencie pytania, odpowiedzi, do jakiego czasu? Do czasu perfektywnego i to wszystko. No i teraz ktoś powie, jeżeli ktoś tego nigdy się nie uczył, to to może być skomplikowane. Ale jeżeli uczyliście się perfektów, to popatrzcie się, jak nagle to klarownie się pokazuje. Teraz pytanie: jak to poćwiczyć? Najprościej w świecie. Ściągnąć bezpłatny materiał z różnymi tabelami, które będziecie sobie wpisywać. To wszystko jest tak przygotowane, że to będzie fajna zabawa, trening. I teraz weźcie sobie. 10 czasowników, które znacie, 10 czasowników, których nie znacie, a chcecie je poćwiczyć, i nauczycie ich, i zacznijcie się sobie żonglować. Słuchajcie, taka żonglerka 3 razy po godzinie powoduje, że 12 czasów uruchamiacie ta. I to wszystko tu nie ma żadnej komplikacji. Dodatkowo powiem, że do każdego tego konstruktu można dodać stronę bierną, i wtedy pojawia się 24 pack. Ale teraz tego nie będziemy robić, byłoby za dużo. Natomiast to jest dokładnie taki sam konstrukt. W związku z tym, język angielski jest naprawdę gramatycznie najprostszym językiem, żeby szybko, sprawnie zacząć mówić. Jeżeli masz takie uczucie, że uczyłeś, uczyłaś się ileś lat angielskiego, a ktoś ci to wytłumaczył w kilkanaście minut, wiem, że to boli, ale dzisiaj jest pierwszy dzień reszty naszego życia. Dlatego zapraszam do tego, żeby teraz sobie to poćwiczyć w oparciu o nasze materiały. Oczywiście, żeby klarownie mówić po angielsku. Bardzo ważne jest znać odmiany czasowników nieregularnych. I nie ma znowu strasznie tak dużo. Na tym kanale, na tym kanale YouTube znajdziecie trzy filmy. Które dokładnie mówią o czasownikach nieregularnych, ale nie tylko mówią. One uczą, tam macie materiały, dzięki którym w ciągu dosłownie dwóch, trzech tygodni będziecie operować setką czasowników nieregularnych, a y, y, pierwszą, drugą i trzecią formą. Nie ma żadnego problemu. W związku z tym, zapraszam serdecznie, żeby dopełnić to wideo. Bardzo proszę Was o komentarze, jakie to na Was y, wrażenie y, zrobiło, y, czy to się Wam przyda. Proszę Was, żebyście przekazali innym. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Wystarczy taki dzwoneczek zaznaczyć, a będziecie dostawać każdy następny film. Zapraszam do następnych filmów, które są sugerowane, a póki co zabieramy się do roboty, jakiej uproszczonej. Po prostu ściągamy sobie teraz materiał, te tabele. To wszystko będziecie mieć przed sobą i będziecie mogli sobie nawet na komputerze po prostu wypełniać, żonglować, jak tylko się da. I cała masa przykładów zdań na każdy element 12PK. Krzysztof Tarnecki Quest for English. Zapraszam na bezpłatne szkolenie online. Ze mną. Wiem, jak wygląda nauka języka angielskiego w szkołach, na kursach, na korepetycjach. System edukacji powoduje blokadę i strach przed mówieniem. Znasz to, prawda? Uczysz się kilka lat i wciąż nie mówisz swobodnie? Na najbliższym szkoleniu pokażę Ci, jak w zaskakująco prosty sposób osiągnąć swobodę komunikacji po angielsku. Poznasz autorską, przełomową metodę nauki języka obcego. Kliknij poniżej i zapisz się. Bezpłatnie!